kochani, wybrani. Dziś mamy 14 dzień listopada 2024. No i głosimy dobrą nowinę o Królestwie Chrystusa Króla. Król jedyny sprawiedliwy to jest Chrystus, baranek, który cierpiał za każdego, za wszystkich ludzi na całym świecie. Baranek, Chrystus. No i właśnie w religiach ludzie zdradzają baranka. W religiach. Cudzołożą właśnie... Religie to są właśnie cudzołożnice. Cudzołożą ze swoimi bożkami, których narobili tysiące bożków, bogów. I zdradzają baranka, który za nich cierpiał rany. Baranek, Chrystus Król, jedyny sprawiedliwy. Zamiast przyjść do Niego w duchu prawdzie, zawołać, połączyć się, bo Chrystus Król nie jest podzielony, Ojciec nasz. I mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. No a tu właśnie stoją Świadkowie Jehowy, to są... No ile lat jesteście w organizacji Świadków Jehowy? Można się zapytać, ile lat służycie Jehowie? Siostro. Idź odpieprzę i dumna babo. Ale nie no, no się pytam, ile lat jesteście u Świadków Jehowy? A baranek na was czeka, Chrystus Król, Emanuel, Bóg z nami. Jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, Chrystus, który cierpiał za was. No siostra się denerwuje trochę, bo wiadomo, co ten Jehowa robi z ludźmi. No, on właśnie tych ludzi psychicznie wykończa, Jehowa. Stosuje ostracyzm, nie chce właśnie, żeby rozmawiali, tylko właśnie, że oni są najlepsi, najfajniejsi, Świadkowie Jehowy. I tak im Jehowa wmawia, ten Jehowa właśnie, którego nie ma, tylko ich przedstawiciele. Wtedy szatan właśnie, Jehowa, działa w ludziach, w niewolniku i on tu steruje w Polsce, ten niewolnik steruje w Polsce tymi ludźmi. Ci ludzie właśnie się poddali niewolnikowi i są zniewoleni przy stojaku. Przecież Jezus by tak nie czynił, nie robił jak oni. Nie poznali mego Ojca, Baranka Chrystusa Króla, ani mnie. Ja chciałabym im błogosławić, żeby ich rodzina właśnie była wieczna, żeby się nie rozpadła, królewska, że głową każdego męża jest Chrystus Król, nad królami, baranek. Nie Jehowa, nie Allah, nie Budda, tylko baranek, Chrystus. No a co zrobili z tym Chrystusem Świadkowie Jehowy? Podeptali. Ujęli mu boskość. Zabrali wszystkie tytuły i przypisali Jehowie. No to ta góra tak zrobiła. No ale mrówki nie wnikają, tylko cicho siedzą. Witaj, bracie. No. Co, odrzuciło ich? No, odrzuciło. Właśnie byłam ciekawa, ile lat są Świadkami Jehowy, nie? W organizacji. Czy od urodzenia, nie, czy... Każdy był ewangelikiem, czy coś, czy nie. Który się wkluczyła od urodzenia. Jakiś od urodzenia. Od urodzenia. Z pokolenia na pokolenie. 72 lata mamy. Ciekawe, ile żona mam. Też te przekazują, nie? Te religie przekazują. No. No to Świadkowie do Ameryki, tam idźcie, tam macie wasze miejsce, nie? Bo żadnego tam ciała trudniczego nie ma, bo to wymyślone w Ameryce.
No siedzą tam chyba, jest tam ośmiu. No tak, Sanhedrin, faryzeusze, no. W krawatach, nie? Będą mieli na czym się... Muszą być, bo żeby nimi sterować. No tak, że Ameryka tyle tysięcy kilometrów stąd jest i oni słuchają tego, co Watykan rządzi katolikami i mówi, co mam zrobić, kiedy zaświecić umarłym. To Świadkowie Jehowy to samo mają, po katolicku. No a Jezus nie szukał owiec, tylko ludzi, którzy są jak owce, idą za jego nauką, prawdą, miłością, pasterzem jednym, Jana 10:16. Tak, nie za niewolnikiem, no. Nie za pasterzem, raczej papieżem. Ezechiela 34, dziękujemy, oni się upaśli na kłamstwie, na obudzie jak faryzeusze, się nie sprawdzili jak faryzeusze, dlatego Jezus głosił raj na ziemi, Adam stracił raj. I albo idą do piachu, do prochu ziemi jak Adam, albo żyją, Dzieje Apostolskie 9:5-25, jak Szaweł się nawrócił i głoszą zmartwychwstałego Chrystusa, nie jakiegoś tam Pana Jehowę. Już Jehowa to jest tak Baliar, Posejdon, Zeus, Ozyrys, Bóg Ra. Pełno tych bogów było i teraz sobie wymyślają kolejnych. Także król nie może być panem, bo król jest nad królami, bez panów, diabłów. Panowanie się kończy, no, bo czas to zrobi. No, ratujcie Świadków Jehowy. No, Chrystus Król was kocha. Podchodźcie do niej, zadawajcie im pytania. I wam nie odbierze życia, Chrystus Król nie może wam odebrać życia, bo on jest dawcą życia. Judasz sam sobie odebrał, zniszczył swoją świątynię, a prawdziwej religii nie ma. Mateusz 18:20, gdzie dwóch albo trzech zebrany w imię prawdy Chrystusa, gdzie apostolskie 4 rozdział 10-12. Błogosławień.